W jednym z poprzednich filmów liczyliśmy prawdopodobieństwo wyrzucenia trzech orłów w pięciu rzutach symetryczną monetą. W tym filmie uogólnimy sobie ten problem i obliczymy prawdopodobieństwo wyrzucenia k orłów, czyli dokładnie k orłów w n rzutach symetryczną monetą. Symetryczną monetą Czyli w tym przypadku szczególnym, który robiliśmy w jednym z poprzednich filmów, n było równe 5, a k było równe 3. Niegłupim pomysłem byłoby obejrzenie tamtego filmu przed obejrzeniem tego, no ale nie jest to konieczne. Jak ktoś się dobrze z tym czuje, to może oglądać spokojnie. Zaczniemy od obliczenia, ile jest wszystkich możliwych wyników, ile jest wszystkich możliwych ciągów wyników przy rzucie n razy. Czyli wyobraźmy sobie, że to jest te n rzutów. 1, 2, 3. I tak dalej, aż do n. Mamy n, n rzutów. No i w każdym rzucie mamy dokładnie dwie możliwości. Wypadnie orzeł albo reszka. W pierwszym rzucie dwie możliwości, dla każdej z tych możliwości mamy dwie możliwości, w drugim rzucie, w trzecim i tak dalej. Czyli wszystkich możliwości będzie tyle, ile jest 2 pomnożone przez siebie n razy, czyli ile jest 2 do potęgi n tej. Tyle jest wszystkich wszystkich możliwości. Jak będziemy liczyć prawdopodobieństwo, to to będzie mianownik naszego ułamka. No a teraz żeby obliczyć licznik, to musimy obliczyć na ile sposobów może wypaść te k orłów w n rzutach. Tak, mamy n rzutów. Stąd mamy 2 do n tej wszystkich możliwości. No ale te orły mogą wypadać w różnych rzutach. Możą być na przykład na początku same orły, potem same reszki, albo na odwrót, albo jakoś pomieszane orły z reszkami na wiele różnych sposobów. I teraz ile jest tych sposobów? No spróbujemy to obliczyć. Ile jest takich wyników, kiedy wypada dokładnie k orłów? No więc to jest taki problem, że musimy teraz jak gdyby wybrać numery rzutów, w których wypadnie orzeł, a w pozostałych wypadnie reszka. To jest dokładnie taki sam problem jak wybór na przykład, kiedy mamy n pojemników i chcemy rozmieścić k przedmiotów, i musimy wybrać, w których pojemnikach te przedmioty będziemy umieszczać, w których miejscach. No więc pierwszy element mogę umieścić na jednym z n dostępnych miejsc. Jest ich dokładnie n. Jak już umieszczę jeden, no to dla drugiego mam już tylko n-1 miejsc, czyli jest n-1 możliwości. Dla trzeciego mam. N minus 2 możliwości. I tak dalej, aż do n odjąć k minus 1. I tych liczb, które tu mnożę, musi być dokładnie k. Dla każdego elementu, który chcę rozmieścić, dla każdego orła, którego chcę umieścić w kolejce, tutaj na którymś miejscu w losowaniu, muszę mieć liczbę. Możliwości, która jemu odpowiada, i tych liczb jest dokładnie k. I to są kolejne liczby naturalne od n aż do n, odjąć k, odjąć 1. No i to byłoby dobrze, gdybym ja rozróżniał kolejność, w jakiej, w jakiej ja te orły tutaj umieszczam. Pamiętacie w tym filmie, kiedy losowaliśmy trzy orły spośród pięciu rzutów? No to wtedy ja pisałem, że mamy orła że mamy orła A, orła B. Orła C, i, i że może wypaść na przykład taka sytuacja, że najpierw jest orzeł B, potem jest orzeł A, potem orzeł C, i że nie powinniśmy rozróżniać tych wyników. No, i tak samo tutaj nie powinniśmy ich rozróżniać. Dlatego, to co tutaj dostaliśmy, musimy jeszcze podzielić. Musimy jeszcze podzielić przez liczbę sposobów, na jakie my możemy te orły między sobą pozamieniać. Bo licząc w ten sposób, jak tutaj napisałem, my byśmy liczyli te możliwości o wiele, wiele razy za dużo. To znaczy, byśmy rozróżniali to, jeżeli te orły byśmy między sobą zamieniali. Co oczywiście nie zmienia wyniku, to jest nadal ten sam wynik. Więc musimy podzielić przez liczbę sposobów, na jakie można te orły zamieniać między sobą. No to na ile sposobów można k elementów między sobą pozamieniać? Ile jest różnych sposobów uporządkowania k elementów? No, na pierwszym miejscu mogę umieścić k elementów. Jak już jeden umiesz na pierwszym miejscu, no to mam k-1 możliwości umieszczenia elementu na drugim miejscu. Potem mamy k minus 2 na trzecim i tak dalej aż do jedynki. Czyli tyle jest tych wszystkich sposobów wyrzucenia k orłów w n rzutach. Tyle co tutaj napisałem. Teraz może ja tutaj na boku odniosę się do tego co było w tamtym przykładzie, kiedy n było równe 5, a k było równe 3. No to w liczniku mieliśmy wtedy 5 Razy 4 razy 3. Tak to, co tutaj jest napisane. n było równe 5, a k było równe 3. Czyli mieliśmy 3 liczby do pomnożenia. A w mianowniku mieliśmy. Mieliśmy k, czyli 3 razy 2 razy 1. Tak było w tym przypadku, kiedy n było równe 5, a k było równe 3. A tutaj robim, robimy uogólnienie tego. No i teraz możemy spróbować zapisać to. W postaci bardziej zwartej. To, co tutaj mamy w mianowniku, to jest akurat łatwe, bo to jest K silnia, po prostu. K silnia, czyli dokładnie to, co jest napisane. K razy K minus 1, razy K minus 2 i tak dalej, aż do jedynki. No a jak zapisać ten licznik? Licznik tego ułamka. No, jeżeli byśmy napisali N silnia, no to N silnia to jest N razy N minus 1. RAzy n minus 2 i tak dalej. No, aż do jedynki. No, a tutaj nie mnożymy aż do jedynki, więc widać, że to nie będzie dobrze. Trzeba tutaj coś poprawić. No to zastanówmy się, co by było, gdybyśmy podzielili to przez n odjąć k silnia. N odjąć k silnia. Co by tutaj było? Czyli to się zaczyna od n minus k. Następnie mamy n minus k odjąć 1. I tak dalej, a na końcu jest jedynka. No i teraz ja twierdzę, że to co tu jest w mianowniku skróci się z licznikiem w ten sposób, że po skróceniu zostanie dokładnie to co tutaj jest napisane. Może ja to tutaj napiszę w ten sposób. W jakimś momencie tutaj mamy Wszystkie, tutaj mamy wszystkie liczby naturalne po kolei, więc w jakimś momencie pojawi się również liczba n minus k plus 1, pojawi się liczba n minus k, potem będzie liczba n minus k minus 1, i tak dalej, aż do jedynki. Wcześniej ich nie wypisałem, no bo nie wypisuję wszystkich, bo i tak nie wiem, jak wypisać wszystkie. Więc w jakimś momencie. Jak są wszystkie po kolei, to na pewno będzie i taka, na pewno będzie taka, na pewno będzie i taka. To są kolejne liczby naturalne. Każda następna jest o jeden mniejsza od poprzedniej. No i zauważcie, że rzeczywiście ta liczba się skróci z tym. Ta liczba się skróci z tym. No i każda liczba, która tutaj stoi, będzie się skracała po kolei z każdą liczbą, która tutaj stoi, aż do końca, aż do jedynki. No a to, co tutaj zostaje, to jest dokładnie to, o co nam chodziło. Dlatego, że to, co tutaj mam, to jest dokładnie N odjąć K odjąć 1. Jak tutaj ten nawias wymnożę przez minus 1, no to będę miał minus K i minus razy minus 1 będzie plus 1, czyli to jest dokładnie to samo. A więc po skróceniu dostajemy dokładnie to samo, co było tutaj. A zatem ja mogę. To co tutaj na czerwono zaznaczyłem, zapisać, że to jest równe tyle. Tak jak było w tym przykładzie, który mieliśmy w poprzednim filmie. 5 razy 4 razy 3 to jest dokładnie 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1, dzielone przez n minus k silnia, czyli 2 silnia, czyli 2 razy 1. No i jeszcze jest to, co było, czyli 3 razy 2 razy 1. No i rzeczywiście, tak jak tutaj mi się poskracało, tak samo tutaj się poskraca. Dobrze, zróbmy sobie trochę więcej miejsca. Czyli mogę przepisać, że liczba ostatecznie tych naszych możliwości to jest po prostu n silnia, dzielone przez n minus k silnia. No i jeszcze muszę podzielić przez k silnia, tak jak tam było, jak to było tutaj zrobione. No i to, co tutaj napisałem, to jest po prostu równe n po k, czyli symbolowi Newtona, czy symbolowi dwumiennemu, który mówi, ile jest kombinacji k elementowych ze zbioru n elementowego. Po raz kolejny wyprowadziliśmy sobie ten wzór. Już raz go wyprowadzałem w, w filmie na temat kombinacji. Możecie sobie do niego zajrzeć, jak jesteście tym zainteresowani. No a teraz wracamy do naszego prawdopodobieństwa. A więc nasze prawdopodobieństwo będzie równe. No mianownik. No to wiemy, jaki powinien być, bo mianownik to jest to 2 do n tej. Tyle jest wszystkich możliwości. Czyli 2 do n tej będzie w mianowniku. No a w liczniku będzie to, co tutaj obliczyliśmy. Czyli liczba tych kombinacji, które nam sprzyjają. No więc ja napiszę to, że to jest tak. Liczba tych kombinacji n silnia dzielone przez n minus k silnia razy k silnia. No i teraz powinienem to podzielić przez 2 do n tej. No to podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Więc żeby nie pisać piętrowych ułamków, to ja tak to napiszę. Raz 1 przez 2 do n tej. No i to jest ostateczny wzór na nasze prawdopodobieństwo wyrzucenia k orłów w n rzutach. No i on też ma taką zaletę, że w tej postaci jak go zapisałem, mamy iloczyn dwóch czynników. Ten czynnik mówi na ile sposobów, ile jest takich możliwości, które realizują to co chcemy, czyli k orłów w n rzutach. A to jest prawdopodobieństwo każdej z tych możliwości, która ze względu na to, że moneta jest symetryczna, jest zawsze równa 1, 1 przez 2 do n tej. Można się oczywiście tego wzoru uczyć na pamięć, ale zdecydowanie lepiej jest rozumieć, skąd on się bierze i, i tak naprawdę w każdym konkretnym przypadku lepiej sobie od początku to wszystko przeliczyć, niż uczyć się na pamięć takich wzorów.